Dzień dobry i znowu nowy tydzień, nowe losowania i zobaczmy, czy znowu coś trafimy. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Trafimy czy nie trafimy? Piątkę czy też nie piątkę? Użyteczną, czy też raczej taką, którą można wyrzucić na śmietnik. To wszystko w nadchodzącym odcinku. No dobra, chciałbym zrobić jakąś lepszą zapowiedź, ale nie wyszło. A teraz zobaczymy, co nam wyjdzie z losowań. A wyszedł nam Waleń prosto z bramy. Wezwanie przymierza. Tu są bardzo dobre postacie. No Kleopatra, turbo ekstra zajebisty lekarz. Ona leczy praktycznie od 0 do 100% wszystkich. Tam jeszcze nawet czasami trochę ponad stan dodaje. Dzięki umkom specjalnym. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna lekarzyna, która też dosyć szybko odpala. Down, jak już kiedyś wspominałem, fajny bloker umiejętności specjalnych, a właściwie to kradziejek many, tak bym to nazwał. Szarogrzywiec nie jest w ogóle fajny, więc o nim nie będę opowiadał. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Złodrzew. Przed nerfem bardzo dobra postać, po nerfie przyzwoita. Ale fakt faktem była przegięta, ona, było to drzewo, Złogrzew był nawet na wojnach pięciogwiazdkowych często dosyć wstawiany. Tak potrafił ją mieszać, to tylko świadczy o tym, jak dobra była to trójka, skoro ona normalnie brała udział w wojnach, gdzie są postacie pięciogwiazdkowe. Azar. Azalisz, tego nie chcieliśmy. Wezwanie wieży. Z wieży za dużo chyba nigdy mi nie wpadło. Wukong! No postać marzenie kiedyś, dawno, dawno temu, za 7 górami, za 7 lasami, jak ktoś wyciągnął Wukonga, to się bardzo cieszył, bo to była jedyna turbo postać, która mogła no, diametralnie zwiększyć wyniki na Tytanie. Myślę, że do dzisiaj są ludzie, którzy używają Wukonga na Tytanach, ale to już nie jest tak dobra postać jak kiedyś. Wszedł Ranwir, weszły inne postacie, nawet Tarlak, którego można było ostatnio brać za na wymianie dusz bodajże. A Tarlak też o 100% zwiększa, a z kolei zwiększa obrażenia, a z kolei nie ma oślepienia, czyli to nie jest tak, że pudłuje, więc robiło się nim podobne wyniki jakieś testowałem, tylko bardziej stabilne, bo małpa potrafi dać albo turbo wielki wynik, albo turbo mały, bo wchodzą same pudła. Rzekłbym, że niestabilna ta małpa ona jest w ogóle. No ale wróćmy do naszych losowań, bo nam na razie tutaj póki co nic nie leci. Aczkolwiek przypomnę kilka ostatnich odcinków, kto nie widział, to zapraszam. Tamtych piątek leciało co niemiara. Kadmon może nie taki super, ale mam do niego dwa kostiumy, co znacznie zwiększa jego atrakcyjność. Tak właśnie sobie pomyślałem, że może bym sobie drugiego zrobił. Przemyślimy to. W jakichś wojnach bez czerwonego mógłby dobrze walić szybko, wali trzech. Blokuje umki. Może być niezły, czy tam ściąga statusy. Azar. Azar to w dzisiejszych czasach może iść co najwyżej na bazar i tam papucie sprzedawać. Cyprian. Opowiadałem o nim ostatnio. Na dwóch kostiumach bardzo fajna postać. No w tych kostiumach też za dużo nie mam, jeśli chodzi o pięciogwiazdkowe postacie, a tu by się przydała taka niebieska na przykład kostiumik. Leonidasa mam w kostiumie, ale w pojedynczym. Ten pojedynczy nawet lepszy, ale przydałby się drugi po to, żeby podbić statystyki, bo teraz jeszcze weszły nowe bonusy do postaci i te bonusy z kostiumów są bardzo, bardzo duże, więc przydałoby się je trochę wzmocnić. Myślę, że taki Leonidas drugiego kostiumu, mimo że jak powiedziałem byłby nieużywany drugi kostium, no to podbyłby on nam wszelkiej maści statystyki danej postaci. A Leonidasem w kostiumie pierwszym gram, obniżam żółty kolor, obronę przed żółtym, więc sprawdziłoby się to u mnie. No, może kiedyś dane będzie i wpadnie. A na razie trzosnko głowy złodziej, dobrze ja to tam przeczytałem? Oni to muszą mieć ubaw, jak wymyślają te nazwy, tak? Sobie wyobrażam takie zgrupowanie ludzi. No to nazwijmy go czosnkogłowym złodziejem. Chyba po jakichś narkotykach. A narkotyki to zło! Każdy o tym dobrze wie. No, wezwanie podziemia za monety. Takie rzeczy tylko z monet. Gdyż nie wydaje monet, żeby kupować cokolwiek innego na takich wydarzeniach. Już musi być turbo dobre wydarzenie, żeby tam zainwestować w to.
Ukkonen cały czas nie chce wpaść. Mimo wielu, wielu losowań na tymże wydarzeniu. Tyle losowań było, że ostatnią stówkę odbierałem. I weszła Bera. A teraz przed Tiburtus. Kolejne monety do wykorzystania i kolejna postać. Jaka? Taka, co może łapać ślimaka. No bardzo często mi ten kaszerek ostatnio wlatuje. Nie wiem, czy ta gra chce mi coś powiedzieć, czy o co chodzi. Ale za często. No dobrze, wszystko wskazuje na to, że nie wylosowaliśmy nic ciekawego. W związku z tym żegnam się z wami tym razem o zięble, życząc wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. I licząc, że wpadnie piątka, ale nie wpadła, wpadł Tiburtus. Trzymajcie się, cześć, hej. Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.